To nie jest tak, że Boża moc jest zarezerwowana dla jednostek. To nie jest tak, że Boża moc jest zarezerwowana tylko dla ludzi, którzy są gdzieś szczególnie wybrani. Pojawi się jeden na 20 lat i będzie jeździł z jakąś posługą i ludzie będą żyli od takiej konferencji do konferencji. Myśmy się do tego przyzwyczaili. Znacie to? Żyje od konferencji do konferencji, od mszy uzdrowienia do mszy uzdrowienia. I myślę, że jest to pewien poziom czasem niedojrzałości naszej z tego względu, że nie do końca rozumiemy, że my też mamy. Nie do końca rozumiemy, że odkąd uwierzyliśmy w Chrystusa, zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie, mamy w Nim wszystko. I to, czego my staramy się uczyć, czym dzielić się na warsztatach, to to, że już zostałeś pobłogosławiony każdym darem. Zostałeś pobłogosławiony wszystkim, czego potrzebujesz. I potrzebujesz zrobić tylko dwie rzeczy, które są zapisane w Marka 16 rozdziale. Jezus powiedział, idźcie i co? I głoście. Więc jeśli idziesz, jeśli głosisz, te znaki będą ci towarzyszyć. Amen? To jest dla nas wyzwanie.